Siemano moi kochani, z tej strony Farel, witam was w kolejnym odcinku z gry Minecraft Legends. Jest oczywiście ze mną dzisiaj dzika marchewa Szaku, siema. Dzień dobry, witam. I na samym początku chciałem odpowiedzieć na komentarz. Ktoś zapytał mnie w komentarzu pod ostatnim odcinkiem, co mam na sobie za koszulkę. Koszulkę mam przekozacką, z paluchem rybnym. Są dostępne w kolorze białym i czarnym w moim sklepie pixyshop.pl. Link macie w opisie, jak chcecie, zaglądajcie, wbijajcie, zobaczcie, może coś was zainteresuje, sobie kupicie. Moi drodzy państwo, dzisiaj musimy podbić ostatnią kordę bastionu. I coś mi się wydaje, że tam będą grube nagrody. Ale zanim ją podbijemy, zastanawialiśmy się z Szakiem, jak to zrobić. Więc mi się wydaje, że chyba postawimy sobie na początku budynek, który mieliśmy postawić, który dodaje nam ognie, a dzięki tym ogniom... gdzie go postawimy? Tutaj sobie. O, może? Pyk. A dzięki tym ogniom możemy werbować więcej jednostek, tak? Dokładnie. Ciekawe, ile on jest większy. Już to właśnie stawiam. Budujemy. Budynki już się budują. Tak, mieliśmy ogólnie... O cztery sloty! Cztery sloty, tak, z 20 na 24 nam skoczyło. Czy możemy postawić jeszcze jeden taki budynek? Nie. Dobra. Czy możemy, ale brakuje, nie? Itemków. Aha, itemków, tak? Tak. 200 tego. Aha. W ten sposób. No dobra, to wiesz co? Pociśnijmy teraz może po Pragolema. Co ty na to? Możemy. Dobra, możemy iść ten z dębu, tak? Właśnie zastanawiam się, czy dębowy, czy tam chyba koło szkieletonka był jeszcze jakiś, nie? Nie, to właśnie ten. To tego ten dębowy? Tutaj. Dobra. Tak. To lecimy, ale już bez jednostek chyba obudzić tego Pragolema. Sami polecimy. Tutaj zostańcie, moi drodzy, a my lecimy werbować nową jednostkę do naszej ekipy. Postawmy sobie tu allajów, niech pofarmią trochę maców. Pyk, pyk, pyk. Czekaj, sam zniszczę babajagę. Uwaga. Ale mega długo ją bije. Z ziomkami się lepiej walczy. Dobra, padła. No to na pewno. Wow. Proszę państwa, proszę tu mnie nie atakować, bo ja tutaj z piglinami nie chcę zadzierać, jak jestem sam. Ła, to kamikaze! Dobra. Udało mi się uciec. No, on jest mocny. Szybki. Wow. Gdyby nie nasz stary przyjaciel, który sieje nasiona, w całym nadziemiu nie byłoby lasów. Okej. Najwyraźniej mają kłopoty. Stawiamy. Kolejnego... golema, tym razem dębowy golem. On taki nosek ma fajny, on chyba będzie strzelał na daleko. Tak, on będzie strzelał, no. Dębowy, ale no bo... zarąbisty. Ale szef. Siema, kumpel. Ale będą armaty lecieć. Pa, foka, pa. Foka. Ładuje, ładuje, tu. Fajnie. Odblokowano pragolema z dębu. Masz nowego, potężnego przyjaciela. No, przyda się. Ja bym tego potężnego przyjaciela od razu przetestował na tych leszczach. Wiesz, tu. Atak! Mogą być twoje golemy z drewna, a ich inspiracją był pragolem. Normalnie wali do nich z daleka. Patrz, co robi? Ej, nie ma hita? Więc będą czuwać nad tobą. Mega fajny. Stworzeniami tego. Dawaj kolejnych. Jedziesz z nimi. Ta, na hita! Ta co to? Co to jest? Aha, patrz, świnia ta dzika. Na dwa hity. Uwaga, kolejny. No na bombę ich ściąga! Ej, mega fajny, jest ich więcej! O, fakt faktem jest bardzo wolny, ale i tak jest mega fajny, no. Sprawdźmy, na ile hitów zabije wiedźmę. Uwaga! Dostała bombę jedną, żyje! Uwaga, kolejna bomba! Leży! Ta! Na dwie bomby! Na dwa hity. Nie, no, szef, bardzo wolno totalny strzela, ale fakt faktem, no, jest mocny i tak. Co? Ja bym się generalnie przeszedł do tej wioski takiej, patrz u nas, stary, ona cały czas ma czerwony taki obszar, nie wiem czemu. Po tu kupacie pigliny, szybka podróż oraz skrzynie ze sobą są niedostępne. No dobra, to wracamy się po prostu tutaj, do źródła, dawaj, z naszym golemem. Przejść. Stawiamy jednostki, jedziemy tam wyjaśniać temat. Mamy trzy golemy potężne, teraz ja to wszystko biorę. A ty, i co, Szaku, idziemy. Bądź se sam, świetnie, ja se zrobię jakiegoś golema, swoją armię. Szaku, ty se tam swoją armię zrób, nie? Masz jeszcze kilka slotów. Robię właśnie. Dobra. Tu w ogóle po drodze mamy jakąś hordę bastionu, można ją załadować, czemu by nie? Mam stary skrzynkę, otwieram. Okej, stówka! Stówka prymazynu tego całego. Parmezanu. Stary, atakują nas. Atakują wioskę na dole. Daj szybko podróż, widzisz? Tak, lecimy tam. O, przegięli. Wy się chyba źle czujecie. Halo, kogo tutaj przyłożyć w ryja? Gdzie oni są? Oni przyjdą zaraz, chyba, wiesz? Nie, chyba jak będzie noc, wtedy nadajdą. Diamenty pod nosem. Nie wytrzymam. Osiągnięto limit zasobów. Aha, mam full. Okej. Wiesz co? Zbudujmy tutaj mur. Nie mamy muru.
w tej wiosce, ale zanim zaczniemy budować mur, zróbmy to tak poprawnie. Po pierwsze, pierw brama. Pierw bramę ja stawiam. Te wieżyczki może porozstawiam, co? Nie, nie, nie. Mur, a dopiero wieżyczki. Ale zrób taki faktycznie kwadratowy, żeby nie było za dużo surowców traconych. Okej, to będzie też kolejna brama wejściowa. Pyk. W każdym rogu będzie brama postawiona, bo robiliśmy z Szakiem podstawowe błędy. Popełnialiśmy. Ja się nie przyznaję. A, ty się nie przyznajesz? No dobra, dobra. Nie było bram w naszych poprzednich wioskach i były przypały, tak zwane. Oni fajnie gadają, tum, 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 tum. Tak, 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 no. Okej, dotąd jest na maksa? Tak, na maksa, okej. Mamy drewna jeszcze. Można postawić tutaj allajów z drewnem. Rozstawiam. Też rozstawiłem. Niech tutaj farmią, ładnie. O, skrzynia! Pięknie. Co w niej mamy? Pryzmaryn pewnie. No to dobrze, bo nam właśnie było potrzebne 200 na kolejną świątynię. To zaraz ją stawiamy. Dobra, tutaj kolejny murek będzie jeszcze. Pyk. Okej. No i co, Szaku? Mur gotowy u nas, tutaj już widzę. A teraz wieżyczki tylko bojowe. Pyk, jedna. Druga. Tutaj koło bramy. Dużo można lec, dużo można ich dać. Trzecia. Później w walce będzie łatwiej. Czwarta. Piąta. Szósta. Siódma. Ósma. Dziewiąta. Dziesiąta. Nie ma surowców. Dobra, bo się robią, nie? No i dobra. I mi się wydaje, że ta wioska no jest zadowolona. Jest zadowolona. Otwieramy skrzynię, a w skrzyni mamy to. Go, tego dostaliśmy. Ej, surowce dostaliśmy tylko. Szkoda. No to za te surowce, nie wiem, czy stawiać im tą tutaj chatę stolarza? Naprawia pobliskie struktury w swojej strefie? Mogę ja w sumie im postawić, wiesz, będą zawsze wieżyczki. Mają. No dobra, niech będzie. Dobra, ale co, czekamy chyba na atak, nie? Chata stolarza jednak się przydaje, stary, bo ona wieżyczki leczy. Chyba o to chodzi, nie? Dobra, mi się wydaje, że oni tutaj są zadowoleni. Ja bym stąd spylał, bo tutaj nie ma tak naprawdę co robić z nimi. To co, idziemy tam do góry w końcu, czy jak? Stary! Ta wioska jest na razie bezpieczna. Okej. Miejmy nadzieję, że uniknie wygłodnia. Obok tej wioski jest taki znacznik jak wieża ogłuszająca. Zaznaczyłem ją, widzisz? Tak, ja tych wież kilka już otworzyłem. Zawsze odblokowuje się coś tam. Więc możemy iść. A to może to są te, które odblokowałeś? No sprawdzimy, bo w sumie nie pamiętam położenia na mapie, gdzie one były, wiesz? Mamy tutaj coś takiego. Co to jest? A, gejzer! Okej. Sema skeletonek, zapraszam. Do drużyny. Do drużyny, tak jest. O, ciebie przyjdzie. Też werbuję, chodź. Jest wieża. Idę w nią zabębnić. Idź. Zadzwonić dzwonem. Bij w tamburyn. Wieża ogłuszająca. Wymaga 100 złota i 25 węgla do złożenia. Ty, idziemy walczyć. W takim razie. Co, będziemy się szczypali, nie? No chyba tak. Horda bastionu? No można iść. Okej, czy to jest tutaj? Nie, to jest jakaś przeciera. Badlandy. To jest jakaś przeciera? Tak. No to jazda z tym! Jedziemy z tą przecierą! Dawaj, let's go! Ale golemy są OP! Idę otwierać villagerów. Nie no, stary, jest mega mocny damage z tymi golemami. Nie, to jest mega łatwo. Nie ma co dobra, tutaj gadać. Uciekajcie, uciekajcie, uciekajcie. Nie ma co się tutaj bać. Kolejna atakujemy. Otwieramy klateczkę. Uciekajcie, co wy robicie? No i co? Elegancio. No i chyba tyle. Patrz. Łatwo! Placówka zniszczona! To borowiki były. No zobaczymy, jak tam pójdzie na hordzie. To już zaraz, to będzie stary nasz pierwszy boss. Dokładnie. Ostatnia wioska. Ostatni, najsilniejszy bastion do podbicia został. Ja tutaj od razu stawiam możliwość do budowania jednostek. Golemy. Kolejne golemy. Dobra. I szkieletony. I łuczniki. Golemy, łuczniki. Dobra. Doróbmy trochę healerów, bo nie mamy chyba healerów, nie? No nie. A czy oni tacy potrzebni? Nie no, stary. To jest 24 osoby są, więc... Naszym ciężkim golemom na pewno. Dobra. Dawaj. Mi się wydaje, że nie szukałem bramy. Wejdźmy tak na hama. Tak? Tak. Od razu tutaj, wiesz, gdzie jest tutaj ta osłonka, ta taka, te inferno naprzeciwko nas. Słuchaj, czy ja mogę od razu postawić, kurczę, schody, rampę? Nie, 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 jednostki! Dobra. Potopiły się!
Nie, nie, nie. No giga się potopiły. Jak teraz to zrobić, żeby było dobrze? Czekaj, 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 czekaj. Nie, musimy przejść na razie. Ja odwołuję swoje jednostki tutaj. Niech staną te golemy. Musimy zrobić nowe schody. Ja to narobiłem schodów, stary, żeby... A już widzę, widzę. Dobra, ale chcę właśnie jeszcze zrobić takie schody normalne. Przez mur do góry od razu. Mi się wydaje, że tak się nie da. Nie bez powodu. To ci się tylko wydaje. Mamy bardzo mało surowców. Stawiam allajów jeszcze, byku. Ja tu nasłałem naszych. Ich atakują. Od razu pod inferno. Ty, gdzie jest wszystkie jednostki? Coś mało tego. A, bo ty masz wszystkich. Dobra, rozbiłem. Mur. Udało ci się przełamać ich obronę. Pięknie. Ja już dostawiam. Stary jest boss! Już idę, idę, idę. O kurde. Co potrzeba? Łuczników czy golemów? Wszystko, nie, wszystko na tanku, dawaj, jest 16 osób, ja zaraz ginę, jedno serce. Uciekaj. Uciekam, no. Cofka. Dobra, mam wszystkich tanków. Jest ekipa. Za mną ekipa. Tędy. Mostem. Dawaj. Uważaj, bo ten rzemek jest mega mocny. I tutaj atak! Jazda! Dawaj. Dobrze, one kamieniami rzucają nasze golemy, stary. Tak. Dobra, tak jest. Dobrze, atak. Jest atak. Dobra, i tutaj. Ile mamy jednostek? 22, dobra. Dobra, walczę. Na ostro daję tutaj. Nie, jadę się ulecz, mam 3 serca. Idź, stary. Też mam kilka. Nie za dużo, ale mam. 22 jednostki cały czas. No ja to robię. Nara, pigliny! Stary, golemy śpią. Co ty robisz, szaku? Czemu ich nie werbujesz do góry? Tu! Stary, no przecież golemy! Go! Teraz trzeba znaleźć kolejne inferna, nie? Jedno zniszczyliśmy. Idziemy. Dobra, wbiegają. Ich trzeba jak po sznureczku tu wprowadzić. 14 jednostek, szaku! Gdzie ty chcesz iść? Trzeba farmić jednostki. Teraz padły! Lecę od razu. Tanki, nie? Tak. Tanki healerzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Reszta healerzy. Golemy walczą z tym bossem. Już się chyba inaczej nie da, bo on mega zabija jednostki. Tak. Dawać. Tutaj atak. Nie wiem, czy w ogóle coś dostaje. Pragolem poległ, ale nie martw się. Dołączy do ciebie następnym razem, gdy odwiedzisz wioskę. Pragolem poległ, ja ci dam pragolema bić. No to nieźle. Mam dużo healerów, nie wiem czy one tutaj dają radę z tymi pragolemami. Tak, leczą ich cały czas, więc jest git. O nie, drugi taki przedwoz. Widzę. Mamy 16 jednostek. Dobra, lecę po szkielety. Stary, trzeba po prostu jednostki postawić i niech atakują go z góry, nie? Tutaj. Te bossy są zbyt mocne, oni się zawsze stresują z netheru. Wychodzą z portalu. Pragolem poległ. Niedobrze. No jest mega niedobrze. 13 jednostek. Pragolemy za mną. Dobra, cofam pragolemy, nie? Dobra. Chodźcie, pragolemy. To tych napuszczę, zobaczę jak oni sobie poradzą. A ja biorę pragolemy i będziemy po prostu coś innego atakowali, wiesz? Dobra. Chodźcie ze mną, pragolemy. Ty, szaku, zajmij się może bossami, nie? Stary, ale oni wam rzutują golemy zwykłe. To nie ten czas. O nie, jeszcze spadam do lawy! Ja pierdziele. To jest moja drużyna, nie? Golemy, tanki i healerzy. Za mną. Idą. Dobra. Gdzie stawiasz skeletonów? Gdzieś tutaj, na wprost, żeby strzelali do tych bossów. Ja wbiegam do góry od razu schodami. Bo postawiłem dwie pary schodów, nie? Gigacienko. Tak jest. I jazda tutaj! Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. My nic nie robimy tym bossom, to jest najgorsze. Musimy rozwalić te Inferno Towery, tak? Pierw? Tak. Zostały dwa. Dobra, widzę Inferno. Ja szkieletu mam. Idę do ciebie. Go, golemy! Dobra, lecimy. Mam mało HP, ale daję radę. Kurde, że oni są tak sprytni, nam schody niszczą. O nie, stary, dwóch bossów idzie do ciebie. Ej, przytrzymam. Pragolem poległ. Paragolem jeden poległ, najgorzej. Chodź, musimy tu się, stary, ochronić, bo jest przypał. Zobacz, jak tu jest. Jestem. Wbiłem z golemami. Dawaj. Bo healerzy tutaj dają radę nawet, nie? Leczą mi pragolema ostatniego. Tu jest kolejne inferno ostatnie.
Gdzie jest to inferno? W prawo trzeba iść. Dobra, widzę. Dawaj. Dobra, chodźcie, musimy uciec, żeby ten pragolem mi nie padł. Chodźcie, pragolemik, do mnie tu. Tak, jest, cofnijmy się trochę. 3 jednostki mi zostały, XD. Dobra, i teraz musimy zrobić tak, żeby zbudować schody i rozwalić mur u góry, tak? Widzę, wjeżdżasz w nich już, ostro. O, ale mnie wyrzucił. Dobra, postaram się tu jakiś taki fajny most zbudować. Tutaj na górę do tego Inferno Towera. Okej, da się. Teraz trzeba tam po prostu wjechać z jednostkami. Ja robię kolejną świątynię, tylko on zwiększy o 4 kolejne jednostki. Dobra, super, stawiaj. I uwaga, tak, 28 jednostek, let's go. Mamy to. Skupcie się na tej wieży. Atakować, dokładnie tak. O kurcze, tu mi rakieta wpadła i rozwali wszystkie jednostki. OMG, tego się nie spodziewałem. Na jednego strzała chciałem zaznaczyć. Ta, od rakiety, dobra. To mnie zaskoczyli teraz. Dobra, jedno cię z dwoma prawdopodobnymi golemami, nie? Dobra, postaram się stary to jeszcze raz rozwalić. Jazda, lecą! I co się dzieje? Szarża! Nie no, oni są daremni, oni nie rozwalą tej ściany mi tutaj. No atakujcie! Elo, niszcz to. A to strzela stary zwierzy. Tego strzelają. Tak, ale nie wszystko rozwalają. Tak. Szarża! Chodźcie, atakują go na dziąsło. Coś mu tam robią niby. Dobra. Dawaj golem, chodź tu. Tak, delikatnie bije ich. Zabije go chyba stary. Ale on ma mocny damage. Dobra, wywalczcie, a ja lecę dorobić kolejnych. Dobra, ostatnie inferno niszczę. Dobra, padło. Widzę, 100% jest w portalu. No jestem mega ciekawy, czy on padnie, czy nie, grubas. No mój mieczek niby się odbija, ale reszta go bije. Robimy tak, potrzebujemy trochę healerów. Odwołujemy wszystkie jednostki. Mam 2 serca, uciekam. Ale ja teraz tam wjadę. Nawet sobie nie zdajesz sprawy, stary, jaki będzie dym. Ja wracam na naszą wyspę po pragolemy, dobra? Dobra. Żeby było więcej. Chodźcie. Jednostki. Atakujemy. Tak jest, rozwalacie te bramy. Leczycie, rozwalacie. Pięknie. Ten golem jest prawie na bramie? Dobra, przeskoczył. Dobra, wchodzi kolejny. Jest nice. Dobra, brama rozwalona. Leczcie golemy. 16 jednostek, stary. Dorabiasz? A, no dorobię. To ja polecę. To leć, dorabiaj. O kurde. Akurat w pigliny. XD. Dobra, nieważne. Let's go. 28 jednostek załadowane po uszy. Wjeżdżamy. Dobra, atak na neter. Dobra, portal obrywa. No niestety boss jest tutaj, stary. Ale nieważne. Damy radę. Musimy po prostu od innej strony atakować. Od dwóch stron najlepiej. Pragolem poległ. Nie, mój poległ, ten strzelający. No nie, dwa serca. Dobra, tutaj walczę, stary, nie? Ostro. Ogień z portalem musi być ostry. Mam połowę HP, nie? Jak coś. Ale tutaj golemy cały czas są healowane. Dobra, 3 serduszka, ja niestety spylam. Dobra, ja wbiegam. Dorobiłeś jednostek? 25, tak, dobra, tak, dorabiam. Niech oni tam padają, ja będę dorabiał cały czas. Muszę się uleczyć jeszcze chwilkę. Potrzebuję trochę czasu. 45% widzę, jest git. I golem żyją, jest git, nie? 41. 22 jednostki. 30%. Ten portal długo nie wytrzyma. Dobra, lecę. Z kolejną partią golemów. No nie padają! Let's go! No jest na plecach ten boss, niedobrze. 22%! Nie padajcie do lawy, gamonie! No i koszej, to tak nie działa, oni nie przejdą. Tędy muszę ich prowadzić jak po sznurku, tak. Pragolem. Ja pierdziu i 20 jednostek! Stary, dawaj ostatni pragolem! Lecę. Chodźcie tutaj ze mną, tędy, bokiem. I szarża na to, szarża! 13%!
11! Dobra, dobra, dobra. Dobrze zrobiłem. Dobra, dwa serduszka dostałem na ryj. 6%. Dawaj, proszę, 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 zróbmy to. Zostawcie mi te... Dobrze, dobrze, pigliny. Pigliny, 3 serca. O kurde, muszę uciekać na trzmielu. 3 serca. 3. Podskakuj, podskakuj, przeżyj. 2,5 serduszka. 2 serduszka. Ja uciekam z pola walki, niestety, bo dostanę ostatnią strzałą na łeb. 3%. Pragolem Polek, pragolem Polek. Stary, zostałem ja sam. Już, już, już. Idę dorabiać jednostki i wjeżdżamy, bo 2 jednostki stare zostały. Nie zaszedłem tego pokonać z 2 jednostkami. Jak ty chcesz to zrobić? No, stoję, żeby ci się nie zresetowało przypadkiem. Dobra, już lecę. Mam połowę HP. Gotowi? To za 1% jest stary, 1%. Dawajcie, dawajcie golemiki. Dobijemy! Ale piękna ekipka idzie. Od razu wlatujecie w portal na pełnej. Nie patrzycie! Wysoko garda! Niszcie to! 1%, to let's go! Tarararararara, klepa, 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 klepa! No 1%! Co jest? No co atakować jest grane? To tyle ma HP chyba jeszcze ten 1%! O, 2 serca, spylam, spylam, spylam! Dobra, ja tutaj troszeczkę zlurowałem piglinów, bo stoję na murze, one do mnie podchodzą. Stary, to powinno paść! Nie wiem, czy ja w ogóle damage zadaję, czy nie. Jest! O, jest! Dobra! No musimy troszeczkę jeszcze się podszkolić tutaj w zarządzaniu jednostkami, ale finalnie udało nam się rozwalić ostatni bastion. Ciekawe, co na to otyły pan. O kurczę, ale będzie wpierdziel. Ja wam mówię. Oj, oj. Aha! Z rakietnicy do nich wali. Co to jest? Za atrapa! Atrapa! Okay. Nie strzelaj, nie strzelaj! A, bo to jesteśmy niby my. Rozumiesz? Aha. Nieźle. O nie! To on wyszedł, stary. No, będzie ciekawie na pewno. Jak my nie możemy tych podstawowych pokonać, to co dopiero tego wielkiego grubasa. No dobra, ale odbito. Jedno HP! Się. Jedno HP! Półtora! Aha! Bo każda horda ma swojego przywódcę i tamte dwie inne, co zostały, będą miały innego. I teraz zostaliśmy bossa na koniec. Okej, ciekawostka. Otwieramy skrzyneczkę. A w skrzynce co mamy? Wszystko, co pigliny złoto. Zdobędą, trzymają dla chory. Złoto! A te złoto przyda nam się do... Wiesz czego? No, tworzenia... pragolemów. Tak jest. Ciekawe, czy jeszcze jakieś są inne pragolemy. Dobra, wracamy chyba na razie do naszej wioski, do źródła. Horda zarodników. Ulepsz bazę? To będą chciały nas tutaj podjechać? My się ich nie boimy, nie? Tam u góry horda zarodników. Zobacz, u góry. No, ta baza rośnie w siłę. Ale my też rośniemy w siłę. My nie jesteśmy borowikami. Co musimy, szaku, postawić? Na przykład... Ja stworzyłem pragolema jednego. Dodatkowego. Dobra. Już mamy stary 4. Pięknie. Słuchaj, szaku, ja lecę na ten znacznik tutaj, a ty poleć gdzieś tutaj po lewej, bo nie mamy jeszcze tych zakamarków odkrytych, mapy. Zobaczymy, może coś tam jest takiego, co ułatwi nam później walkę. Można pójść sprawdzić, nic, ale bez jednostek, nie? Tak, sami. Bez jednostek, tak, o, po prostu zobaczyć. Wow, przede mną potężna góra. Ciekawe, czy u góry będą diaksy. Że ja odwiedzam wioskę szkieletów. Dzień dobry. Są diamenciki. Proszę zbierać. O, diamenty się przydadzą, bo ja szkieletów trochę narespiłem. No i straciliśmy. Okej, okay, a ja lecę normalnie, stary, lecę przez świat. Piękna sprawa, wlazłem tak wysoko. Kolejne diamenty. O, to zapamiętaj to miejsce, wiesz, na diamentów dużo. Dobra, jestem na mapie w tym miejscu, czyli na mój znacznik jak idę. No, okej. Okay. Dobrze wiedzieć. O, tutaj też są diaksy. Więc proszę zbierać. O, jest jakiś znak zapytania. Tak, jest i pragolem. Białe bloki diorytu na powierzchni, to dziwny widok. Chyba wiem, co znajdziesz. Stary, nowy pragolem. Czeka, przyda się na pewno w walce. Składam, składam wariata. Uwaga. Ole wkurzony. On będzie strzelał ogniem. Okej, okay. Pragolem z diorytu. Nowy potężny przyjaciel. I po to tu przyleciałem.
No stary, to jest nieuczciwe, dostałeś progolema, nic nie mam. Musisz mi wysłać jakieś zadupie. Widzisz? Trzeba mieć nosa. Dobra, stary, no to wracam do źródła. No dobrze, moi drodzy, to sprawdźmy sobie jeszcze na spokojnie, co my tutaj poodblokowywaliśmy. Teraz widzę, że tutaj na przykład mamy jakąś wieżę ochronną, niszczy pociski wroga na rozległym obszarze otaczającym wieżę ochronną. Dobra. I tutaj wystarczy, że sobie przypiszemy na przykład pod jakiś przycisk daną rzecz i możemy ją postawić, a my nie wiedzieliśmy tego z Szakiem. Bo po co czytać, co nie? Lepiej sobie tego grać i szarżować, bo nauczeni grać troszeczkę inaczej w Minecraft. I tutaj, jak widzę, mamy wyrzutnię czerwienitu i ona wystrzeliwuje materiały wybuchowe w docelowym obszarze, wymaga ręcznego celowania i strzelania. Więc sobie coś takiego możemy teraz tutaj zbudować. Ja coś takiego zbuduję, patrz, pyku, jedyneczka. Postawimy sobie na przykład tutaj wyrzutnię czerwienitu. Ona się buduje. Jestem mega ciekawy, jak z tego się ładuje. Allajowie już budują. I coś takiego mogliśmy sobie postawić przed ostatnim bastionem, który podbijaliśmy. I na przykład dzięki tej wyrzutni byśmy na przykład mogli rozwalić mury. Rozumiecie? Patrzcie. Mamy tutaj zasięg. Taki daleki. Strzelam. Poleciał czerwienit. I uwaga, uwalnię tam o glebę. I normalnie ładuje. Coś pięknego. Dobra, człowiek się uczy na błędach, więc na dzisiaj to było tyle. Na pewno podbijanie następnych bastionów pójdzie nam o wiele, wiele łatwiej. Na dzisiaj to było tyle. Trzymajcie się. Hej!